Cześć, witam was serdecznie, ja jestem Kat i dzisiaj naprawdę mega się cieszę, że w końcu będę mogła wam przedstawić kogoś bardzo wyjątkowego, mianowicie Sebastiana, czyli pierwszego z czterech drani autorstwa Sary Ney. I to jest kolejna książka, przy której czuję się tak trochę jak taka dumna matka kwoka, ponieważ no nie da się ukryć, że gdyby nie Zuza i gdyby nie ja, to ta książka być może nie ukazałaby się na polskim rynku, oczywiście gdyby nie wydawnictwo kobiece, ale to wydawnictwo nie wiedziałoby o tej książce, gdyby nie my. Generalnie cała historia sięga zeszłego roku, właściwie ponad już roku, szłam sobie kiedyś na pocztę i zadzwoniłam do Zuzy, bo kiedyś tak robiłyśmy, że jak jedna z nas gdzieś szła, miała więcej czasu, dzwoniłyśmy do siebie, uzupełniałyśmy się, co tam się w naszym życiu dzieje. No i tak zadzwoniłam do Zuzy, kulturalnej szafy oczywiście, no i Zuza zaczęła mi opowiadać o książkach, które aktualnie czyta. I w czasie tej krótkiej mojej trasy na pocztę zdążyła mi streścić dwa tomy, czytała właśnie wtedy Jak poderwać drania, czyli How to Date a Douchebag Sary Ney. Opowiedziała mi te dwie książki i zachęcała mnie, żebym po nie sięgnęła. I ja byłam szczerze mówiąc na początku trochę sceptyczna, no bo ja i Zuza mamy raczej rozbieżne gusta, zwłaszcza jeśli chodzi o romanse. Bo zazwyczaj co jeśli się podoba, to mi do gustu nie przypada, zwłaszcza jeśli chodzi o romanse, więc na początku byłam trochę sceptyczna. No ale tak długo mnie zachęcała, tak długo mnie przekonywała, że w końcu wróciłam do domu, znalazłam sobie e-booka, zaczęłam czytać i absolutnie się zakochałam. I potem Zuza zaczęła o tych książkach gadać, potem ja zaczęłam o nich gadać, zaczęłam się zachwycać, no i wydawnictwo kobiece podłapało ten nasz zachwyt i sprawdziło te książki i uznało, że wyda je na naszym rynku, także dzisiaj w końcu z dumą mogę wam ten pierwszy tom przedstawić. Oczywiście skoro we wstępie używam słów takich jak duma, zachwyt, jestem matką kwoką, to domyślacie się, że to nie będzie recenzja hejterska, to będzie recenzja pochwalna, no bo też objęłam tą książkę swoim patronatem i nie sposób, żebym krytykowała coś, pod czym podpisuję się obiema rękami. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć w przypadku tej serii, że to mój ulubiony romans sportowy. Nigdy nie czytałam tak dobrego romansu sportowego, o tym dlaczego uważam, że jest dobry, to wam za chwilę opowiem. To jest z pewnością książka, w ogóle seria dla miłośników off-campus, L. Kennedy i podobnych klimatów. Bardzo dalekie od rozgrywki, od zmiany i tego typu innych koszmarków, które mi się w ogóle nie podobały. To jest ta sama liga, co Układ, Błąd i tym podobne książki, chociaż ta seria podoba mi się bardziej. Generalnie o co chodzi w tej historii? Głównymi bohaterami tej książki są Sebastian Oz Osborne i Jameson Clark. To są bohaterowie z dwóch zupełnie różnych światów. Cała akcja rozgrywa się na kampusie, bodajże Uniwersytetu Iowa. Sebastian jest członkiem drużyny zapaśniczej, takiej uniwersyteckiej, akademickiej drużyny zapaśniczej. Oczywiście z sukcesami na koncie, wiecie, to jest taka drużyna na wysokim poziomie, wysokiej klasy. To nie jest jakiś tam byle jaki pionek, który piłkę podaje, czy rzuca wodę zawodnikom, podaje ręczniki. Nie. Sebastian jest gwiazdą tej drużyny. No i jak na taką gwiazdę przystało, jest bardzo pewny siebie, jest bardzo przekonany o własnej wartości, myśli trochę jednokierunkowo, bo o sporcie i o dziewczynach właściwie nie ma nic pomiędzy. O dziewczynach oczywiście nie na stałe i nie do poważnego związku, tylko na taki jednorazowy numerek, ewentualnie na krótkie spotykanie się z korzyściami, że tak powiem, ale nic poza tym. Nie wyobraża sobie przyjaźni z dziewczyną, jakiejś poważniejszej znajomości, poważniejszej relacji. Dziewczyny są generalnie tylko po to, żeby je zaliczyć. Sebastian jest takim typem chłopaka, który nie wyobraża sobie, żeby dziewczyna nie była nim zainteresowana. No bo jak to? Przecież jest przystojny, przecież jest utalentowany, jest sportowcem, jest gwiazdą szkoły, no więc jakim cudem dziewczyny nie padają mu do stóp? No i właśnie jedną z takich dziewczyn, która mu do tych stóp nie pada, jest Jameson, czyli James. Dziewczyna, która powiedziałabym, że jest taką zwykłą, klasyczną, szarą myszką, jeśli chodzi o literaturę młodzieżową, czy tam literaturę typu New Adult, bo generalnie wygląda bardzo niepozornie. Bardzo często chodzi w kardiganach, w sweterkach, pozapinana, nosi na szyi sznur pereł i tak dalej. Wygląda na bardzo taką dystyngowaną, taką poważną i tak dalej. Wiecie, taka cichociemna myszka, Miss Goody Two Shoes, jak to się po angielsku mówi, czyli po prostu postać, która jest poukładana, taka bardzo porządna, no i nijak do tego naszego drania nie pasuje. Bohaterowie poznają się w bibliotece. Jameson tam próbuje się uczyć, Oz natomiast przychodzi ze swoimi przyjaciółmi z drużyny, ponieważ jeden z nich, który jest bohaterem drugiego tomu, szuka swojego korepetytora, właściwie swojej korepetytorki. No a że nie chce naruszyć tej swojej opinii drania i cwaniaka, który nie potrzebuje pomocy i tak dalej, no to prosi Sebastiana o to, żeby on podszedł do Jameson, którą podejrzewają o to, że jest właśnie korepetytorką Zika, żeby zapytał jej, czy to ona. Sebastian podchodzi, no i delikatnie mówiąc, zostaje spławiony. To znaczy, Jameson mówi mu tak właściwie na odlew nie, nie wiedząc jeszcze tak naprawdę w ogóle o co chodzi. Sebastian wraca jak niepyszny do tych swoich kolegów, mówi im o co chodzi, no i wtedy dochodzi do zakładu. Zig proponuje Sebastianowi, że jeśli uda mu się namówić Jameson, żeby go pocałowała, to on mu da $500. No a to jest kwota dla niego bardzo duża, ponieważ on bardzo potrzebuje pieniędzy. Także Sebastian wraca do stolika Jameson, próbuje ją zagadać, próbuje ją oderwać od książek, próbuje ją namówić, żeby go pocałowała. Ona sobie nic z tego nie robi, no bo okej, chłopak jest przystojny,
no ale co z tego? Przychodzi znikąd kompletnie, nie przedstawia się, uważa, że jest panem świata i jeszcze chce, żeby dziewczyna go pocałowała. Czego jeszcze? Aż do momentu, w którym Sebastian w końcu się przyznaje, że to chodzi o zakład, że on potrzebuje pieniędzy i w końcu dochodzą do wniosku, że okej, dziewczyna to zrobi, ale podzielą się tymi pieniędzmi. Dochodzą do takiego układu, tak faktycznie się dzieje, Sebastian zdobywa te pieniądze, ale nie może zapomnieć o Jameson. Wielokrotnie spotykają się jeszcze na kampusie i Sebastian nie może zapomnieć o dziewczynie, która jako jedna z niewielu nie padła mu do stóp. Nie była jedna z tych dziewczyn na kampusie, które po prostu zrobiłyby wszystko tylko na jego skinienie, którym po prostu majtki spadają tylko na jego widok. Jest po prostu inna, jest charakterna, ma własne zdanie, no i właśnie nie jest taka zupełnie otwarta na jego wdzięki, na jego urok i tak dalej. No i oczywiście, jak się domyślacie, bohaterowie się spotykają coraz częściej, zaczyna się między nimi nawiązywać jakaś sympatia, ale zostają przyjaciółmi. I dopiero potem z tego stadium, w którym są przyjaciółmi, w którym Sebastianowi jest trochę niewygodnie, ponieważ on nie zna w ogóle takiego stadium, dla niego przyjaźnić się z dziewczyną to jest coś kompletnie nienaturalnego, bo dziewczyny do tej pory dla niego były kolejnym znaczkiem na ramię jego łóżka. Jameson nie chce być taką dziewczyną, nie chce rzucać się do jego stóp na jego pierwsze skinienie, także dla niego to jest trochę nietypowa sytuacja, ona sobie nim troszeczkę pogrywa, ale w takich bardzo normalnych relacjach. I dopiero potem z tego zaczyna rodzić się jakieś uczucie, no bo oczywiście Sebastian nie podda się tak prosto, to jest zawodnik, to jest sportowiec, to nie jest osoba, która jak słyszy nie, to okej, dobra, nie, to nie, ja nie jestem zainteresowany. Absolutnie nie, on będzie o Jameson walczył. Będzie próbował jej udowodnić, że jest takim mężczyzną, jakiego ona potrzebuje i tak naprawdę to on dostosuje się do niej, a nie odwrotnie, nie ona do niego. O tym, jak do tego dochodzi, że bohaterowie w końcu zaczynają się ze sobą dogadywać, nie będę wam oczywiście opowiadać ze względu na spoilery, natomiast mogę wam opowiedzieć o moich wrażeniach po przeczytaniu. Bo tak naprawdę ten egzemplarz, czyli wersja po polsku, wersja finalna, to już jest moje czwarte podejście do tej książki, ponieważ dwa razy ją czytałam po angielsku, raz ją czytałam jeszcze przed polską korektą, no i to jest w końcu ten czwarty, finalny raz, ale na pewno nie będzie to jednocześnie ostatni raz, kiedy sięgam po tą książkę, bo to jest historia, do której mam ochotę co jakiś czas wrócić. To, za co ją pokochałam, to przede wszystkim postaci. No bo z jednej strony możecie powiedzieć, o co chodzi? Kat, coś jest nie tak. Nie lubisz schematycznych postaci, nie lubisz totalnie motywów, powtarzających się schematów, nie lubisz przewidywalnych historii, więc co ci się tutaj podobało? Mianowicie podobało mi się to, że bohaterowie nie są sztampowi. To znaczy, teoretycznie mamy szarą myszkę, taką bardzo grzeczną, poukładaną dziewczynę, kujonkę, która nie ma totalnie charakteru, no i cwaniaka, któremu się wydaje, że jest najpiękniejszy, najprzystojniejszy, w ogóle najbardziej utalentowany i och, co to nie on. Ale tak naprawdę to nie są tego typu postaci. To znaczy, u Sebastiana bardzo wcześnie widać, że on jest w stanie trochę zejść z tego swojego piedestału sportowca, żeby nawiązać tą znajomość z Jameson. A Jameson z kolei jest taką postacią, która tylko się wydaje, że jest taka grzeczna i poukładana. Ona jest bardzo sarkastyczna, bardzo ironiczna, za to ją absolutnie pokochałam. Ona mówi, że nie oceniaj dziewczyny po jej kardiganie. Ona może wygląda na bardzo grzeczną, bardzo poukładaną, ale to, co siedzi w niej w środku, to odkryje dopiero osoba, która będzie mogła ją bliżej poznać. Czytelnik będzie miał taką możliwość, ponieważ Sara najświetniej pisze z dwóch perspektyw. W książce przeplatają się dwa tak zwane POV, czyli punkty widzenia Sebastiana i Jameson. Narracja jest prowadzona przez nich jakby naprzemiennie, chociaż większość jednak stanowią rozdziały pisane przez Sebastiana i autorka świetnie sobie radzi z wejściem w umysły tych bohaterów. To znaczy, okej, wejście w buty dziewczyny nie jest takie trudne w tym przypadku, ale wejście w taką psychikę i takie podejście do życia i mentalność takiego drania, cwaniaczka, wręcz powiedziałabym dupka, to nie jest takie proste zadanie. I Sara Ney poradziła sobie z tym fenomenalnie, bo tak naprawdę śledzimy na bieżąco to, jak Sebastian próbuje sobie poukładać wszystko w głowie, jak trochę niewygodnie mu z tą relacją, bo nie jest do niej przyzwyczajony, co myśli o Jameson, jak się wobec niej zachowuje, jak próbuje się zachowywać, co nie zawsze mu dobrze wychodzi, no bo biorąc pod uwagę, że on nie ma doświadczenia w przyjaźnieniu się z dziewczyną, to bardzo często coś po prostu idzie nie tak i bardzo często dochodzi do jakichś pomyłek i to wszystko poznajemy właśnie z perspektywy dwóch różnych bohaterów. I nie ma takiej sytuacji, że okej, Jameson jest pisana z tej żeńskiej perspektywy i to jest fajne, a Sebastian taki niedopracowany. Tutaj bohaterowie są świetnie dopracowani i właśnie przez to, że świetnie jest to wszystko rozpisane, możemy ich lepiej poznać. Tak jak wiecie, ja absolutnie kocham postaci, które są ironiczne, które są sarkastyczne, które mają dystans do siebie i takie dziewczyny, które nie są bezbronne, które nie są takimi mamejami, które ojejku, nie wiem co mam zrobić, tego, śmego. Nie, absolutnie nie. Jameson nie jest taką postacią. Ona bardzo mocno tutaj, powiedziałabym, krótko trzyma Sebastiana w tej ich relacji, na początku przyjacielskiej, potem bardziej romantycznej. Nie w tym sensie, że
Sebastian jest pantoflarzem. Nie w tym sensie, że Jameson jest wobec niego agresywna, czy próbuje go w jakiś sposób umniejszać. Bardziej w ten sposób po prostu, że ona nie daje sobie w kaszę dmuchać. Ona nie daje się sprowadzić gdzieś tam do parteru tylko do roli dekoracji przy boku przystojnego sportowca i tak dalej. Ona jest bardzo indywidualną, bardzo charakterną postacią. Absolutnie ją za to kocham. Kocham tą dwójkę za to, że umieją mnie doprowadzić do śmiechu. Właściwie, że Sarah Ney potrafi mnie za pomocą tej dwójki doprowadzić do śmiechu. Są też takie bardziej urocze fragmenty, gdzie miałam takie o, jacy oni są słodcy, ale przede wszystkim rozbrajała mnie ironia, sarkazm, dystans tych bohaterów do siebie, sposób, jak się nawzajem traktują i fakt, że tą ich relację tak naprawdę poznajemy od samego początku. To jest dla mnie kolejny ogromny atut, ponieważ znowu, w romansach młodzieżowych jest bardzo często tak, w romansach sportowych, że bohaterowie się spotykają, nie lubią się, a potem już od razu po prostu zakochanie, miłość na całe życie, śluby i tak dalej, i tak dalej. Tego w tej książce nie ma. W tej książce najpierw bohaterowie się spotykają, potem się poznają i faktycznie ten proces śledzimy i dopiero potem coś gdzieś na końcu z tego wynika. Ale proces jest istotniejszy niż sam efekt, samo zakończenie. I to mi się niesamowicie podobało, że tak naprawdę śledzimy cały czas tą budującą się relację, tą ich przyjaźń, która nie jest typowa i nie jest taka zupełnie normalna. Śledzimy te wszystkie momenty, kiedy któremuś z nich powinie się noga. Śledzimy te momenty, w których dobrze im się układa, w których się kłócą. Mamy całą tą relację przedstawioną i faktycznie, kiedy dochodzisz do tego momentu, kiedy oni się summa summarum schodzą, co chyba nie jest żadnym spoilerem, no bo to jest romans sportowy, no halo. Więc kiedy dochodzimy już do tego momentu, to nie mamy poczucia ej, ale skąd to się wzięło? Bo ja czytając dokładnie wiem, skąd to się wzięło, bo tak jak bohaterowie poznawali siebie nawzajem i budowali swoją relację, tak ja poznawałam ich i zaczynałam tą ich relację rozumieć. Nie było zaskoczenia, nie było takiego, okej, dzisiaj mówisz, że go nie lubisz, jutro wskakujesz mu do łóżka, o co chodzi? Po prostu ta ich relacja była bardzo naturalna i bardzo płynna. Sebastian to jest tylko pierwszy tom z czterech, ale ja już czytałam te pozostałe trzy i z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że Sarah Ney ma taką niezwykłą umiejętność wykorzystywania kliszy, czyli takich bardzo oklepanych, standardowych schematów, ale budowania z nich czegoś fajnego. No bo teoretycznie szara myszka i sportowiec. Co w tym fascynującego, co w tym wspaniałego, a jednak jest to wspaniałe, dlatego że to jest lekkie, to jest sarkastyczne, to jest zabawne, to jest świetnie pokazana relacja, to nie jest przeskok od niczego do wielkiej miłości, to jest po prostu bardzo sympatyczna, bardzo fajna historia, którą świetnie się czyta. I tak naprawdę summa summarum, mimo tego, że mamy tych bohaterów dość sztampowych, dość takich oczywistych, no bo mówię, szara myszka i sportowiec, to oni jednak są kimś więcej i czymś więcej. Ta pozornie szara myszka nie jest tylko szarą myszką, ona jest charakterna, ona ma własne zdanie, ona potrafi się w odpowiedni sposób zachować i nie daje sobie w kaszę dmuchać. I mamy tego sportowca, który niby jest takim draniem, niby jest takim dupkiem, ale ma też tą swoją bardziej uroczą, bardziej powiedzmy słabą, delikatną, wrażliwą stronę, którą też w tej książce widać. I nie tylko w relacjach właśnie Sebastiana z Jameson, ale też z jego przyjaciółmi i te relacje z przyjaciółmi również poznajemy. Ja jestem stuprocentowo w tej serii zakochana. Okej, są takie tomy, które uważam za lepsze, są takie tomy, które uważam za gorsze. Jedne podobały mi się bardziej, drugie podobały mi się mniej, ale absolutnie jestem tą serią urzeczona. Uważam, jeszcze raz to powiem, najlepszy romans sportowy, jaki czytałam. Także mam nadzieję, że i wy nie dacie się zwieść temu kardiganowi. Pamiętajcie, dziewczyny nie ocenia się po kardiganie, ani po perłach. Mam nadzieję, że zakochacie się w draniu, który ma jednak tą swoją słodką i uroczą stronę, ale nie na tyle słodką, żeby stracić reputację poważnego sportowca, takiego wiecie, drania i dupka. Mam nadzieję, że zakochacie się w tej historii. Jest już na polskim rynku, wyszła dosłownie dwa dni temu, także mam nadzieję, że sięgniecie, zwłaszcza jeśli lubicie książki L. Kennedy, jeśli lubicie Pakt, jeśli lubicie na przykład książki Wikeland, to myślę, że i ta seria przypadnie wam do gustu. No i mogę wam zdradzić tak w bardzo dużej zapowiedzi, że kolejny tom już na wiosnę, także czytajcie pierwszy, wyczekujcie drugiego, mam nadzieję, że się wam spodobają. No i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli już czytaliście Jak poderwać drania, tom pierwszy Sebastian, to koniecznie napiszcie mi o swoich wrażeniach. Jeśli czekacie i nie możecie się już doczekać, również mi o tym napiszcie, pofangerlujmy sobie razem. Mam na to ochotę po tej książce, naprawdę ją bardzo, bardzo, bardzo lubię. Jeśli nie widzieliście ostatniego filmu, link znajdziecie tutaj poniżej opcji subskrypcji kanału. No a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!